Cześć, tu Magda z Nasze Podróże edu.pl. W tym odcinku chcielibyśmy pokazać Wam najpiękniejsze plaże w Orybiczu. Zostańcie z nami do końca. Oś Orybicz na półwyspie Pelješac to bardzo popularna destynacja wśród Polaków. Planując tam urlop, warto wiedzieć, gdzie znajdują się plaże i jak one wyglądają. Dlatego też przygotowaliśmy dla Was ten vlog prezentujący plaże w Orybiczu. W odróżnieniu od wielu innych miast znajdujących się w Chorwacji, Orybicz może się poszczycić tym, że jego plaże znajdują się wzdłuż całej linii brzegowej, a nie tylko na obrzeżach. Wzdłuż całej miejscowości znajdują się plaże kamieniste, żwirowe, betonowe pomosty i oczywiście słynna plaża Trystynica z odcinkiem piaszczystym. W tym miejscu chciałabym Was zaprosić na vlog dotyczący samej plaży Trystynica. U góry w pasku powinien Wam się wyświetlić link do tego filmu. Dostępność tych plaż jest bardzo dobra. Dodatkowo wzdłuż całej linii brzegowej w Orybiczu znajduje się promenada z lodziarniami, w tym słynną oazą, kawiarniami, restauracjami, konobami i stoiskami z pamiątkami. Zapraszamy na wspólny spacer po plażach Orybicza. Zaczynamy od plaży Port. Jak sama nazwa wskazuje, jest to plaża, która znajduje się przy przystani promowej, do której co moją promy kursujące na wyspę Korczule. Promy GV Line Jadera oraz prom Jadrolinia. Kolejną plażą jest plaża przy Bistro, Bistro Giovanni. Thank you.
kolejną plażą jest plaża Szkwar przy restoranie Korta. Kolejne plaże znajdują się przy hotelach Amines i pokażemy je z promu płynącego na Korczule. Są to plaże Baćwa, Mirna i Ostróda. Wracamy na ląd i za hotelem Amines przy drodze w kierunku Kucista znajdują się kolejne małe zatoczki, przy których można się zatrzymać i wykąpać lub odpocząć.
Teraz czas na plażę w kierunku plaży Trstenica. Plaży Trstenica. Plaży Trstenica poświęciliśmy jeden z naszych ostatnich vlogów. Zapraszamy Was na niego bardzo gorąco. Thank you.
Dziękujemy, że byliście z nami i w tym miejscu chciałabym Was zaprosić na kolejne odcinki i o subskrypcję. Cześć!